Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, grając speedruna w okolicach rankingu 2300 na 10 minut, trafiłem po raz kolejny na oszusta. No, trzeba to jasno powiedzieć. Człowiek ma już zablokowane konto, jak widać. Ja się oczywiście na to powołuję, bo ja nie jestem specjalistą, żeby kogoś tutaj sprawdzać jakimiś specjalnymi programami. Są takie, powiedzmy, procedury i takie narzędzia, można powiedzieć, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś oszukuje, ale tym się trzeba długo pewnie zajmować. Mnie to tak mało obchodzi generalnie, ale boli mimo wszystko, że człowiek gra uczciwie i natrafia na program. Nie wiem, co to jest za przyjemność ze strony przeciwnika. Trudno. Jakbym chciał zagrać z silnikiem, to bym sobie zagrał, no ale tak to już bywa. Tutaj zwróćcie uwagę, w prawy górny róg ten zawodnik miał w blicu poniżej 1200 oraz w bulecie 1200. To też świadczy o tym, że no, oszukiwał na 10 minut, gdyż w szachach szybkich 2358. No nieźle. No ale czeską go zablokował, więc cały czas powtarzam, że na to się powołuję. Zresztą zobaczycie za chwilę partię, które wam przedstawię. Oraz przedstawię wam na końcu czwartą partię. No, bardziej zaskakującą bym tak powiedział, ale przejdę przez partię 2, 3, 4. Przepraszam, 2, 3, 4, dobrze mówię, a na końcu pokażę partię pierwszą, którą z nim rozegrałem. Więc zaczynajmy. Tutaj gram kolorem białym, zagrałem D4. Troszeczkę szybciej przelecę przez debiut, bo tutaj myślę, że nie będziemy się wzorować, znaczy nie będziemy mówić sobie dokładnych analiz, bo nie na tym teraz to polega. Analizować sobie możemy po prostu partię ludzi, tylko z ciekawości. Oczywiście ja tutaj domyślałem się, że gram z programem. Jakbym wiedział na stówę, no to podczas gry, no to bym nie grał w ten sposób, że oddaję silnikowi pionka, no bo to już jest no koniec ze mną, że tak powiem. Jak się silnikowi odda materiał, możecie być pewni, że partii raczej się nie wygra. Więc G3, tutaj B5 poszło. Ja sobie w ten sposób lubię zagrać, ale z człowiekiem. To jest pozycja troszkę gorsza, oczywiście już białymi, ze względu na pionka. Silnik to bezlitośnie wykorzystuje. Mój przeciwnik grał sprytnie przez te cztery partie, z nim rozegrałem, dlatego, że nie wykonywał zawsze posunięć z pierwszej linii. On wykonywał posunięcia czasami po prostu głupie. Pokażę wam, jakie to posunięcia były. Posunięcie B4, skoczek B1, tutaj A5, no skoczek D2 wydawało się dobrym ruchem, po prostu chciałem atakować skoczek B6 broni, wieża E1, B3, no właśnie, ruch B3. Człowiek prawdopodobnie by, nie wiem, wyprowadził skoczka, to się bardzo narzuca, ewentualnie może C5, chociaż C5 może jest trochę trudniejsze, ale zwykłe wyprowadzenie figury myślę, że byłoby spoko. Jednak no, pierwsza linia póki co leci. Posunięcie B3, E4. No to błąd z mojej strony i goniec B4. No właśnie, goniec B4 wiąże mi tutaj skoczka. No cóż za piękne olśnienie. Zagrałem D5, ale to już mówię. Jak już oddaję materiał po raz kolejny, to co ciekawe, przeciwnik zbił, tak? Czyli zobaczcie, że w tym momencie nie wybiera pierwszej linii, tylko próbuje zagrać bardziej ludzkie posunięcie, czyli wybić. No cóż, on wybierał drugą linię, trzecią linię, więc tu poszło wybicie, skoczek E7, no wspaniały ruch, ale to jest jedyny w zasadzie ruch, więc tutaj nie ma wielkiej filozofii. No tak to komputer ocenia. Skoczek G5, tam się rzuciłem na niego, oczywiście to nic nie dało, hetman H5, H6, wieża D1. No moja pozycja oczywiście tu jest tragiczna, nic się nie dzieje. I skoczek zagrał tutaj na F3, co ciekawe, mogłem zbić skoczkiem też na C4, ale no kto by tak chciał zbić? No nie wiem w zasadzie o co chodzi tutaj, bo tutaj się wszystko broni. Nieważne, nie będę w to wnikał. Przejdźmy dalej. Hetman na D6, skoczek E4. No i tutaj hetman C6. To już jest linia numer 2, czy nawet linia numer 3, zauważcie. No coś tam się pewnie orientował. Tutaj mi się bardzo narzucało to posunięcie. Ja tylko to swoim okiem brałem pod uwagę, co też pierwszą linię pokazuje, no ale on akurat w ten sposób zagrał. No i hetman E6, goniec H3, F5. No właśnie, to bardzo dobry ruch. Jedyny tak naprawdę w tym momencie, zauważmy tutaj, silnik pokazuje minus 9 prawie, a jej inny ruch jak nastąpi, no to oczywiście wygra na białych praktycznie albo się wyrównuje. No ale widzimy, że hetman jest w pułapce, więc F5, no
nie chcę tutaj oceniać tak mocno, no faktycznie F5 jest chyba jedyną obroną, ale przy okazji jest też niezłym atakiem, jak widać. Figury po prostu tutaj już tracę. Figura mniej, ale jeszcze na końcu ciekawa rzecz. Tutaj przestawię sobie to i właśnie skoczek C3, co jest ciekawe, wieża E1 i tutaj, zobaczcie, mój przeciwnik ma do wyboru ruchy B2, minus 7 ponad, albo ruch skoczek E4, czyli minus 5. Co zagrywa mój przeciwnik? No oczywiście, że B2, czyli lepsze posunięcie zdecydowanie, bo może się obawiał, że skoczek E4 coś tam jeszcze może będzie. No zresztą skoczek E4 zagrać w tej pozycji to też nie jest tak prosto, po prostu wracam figurę, mam jakoś więcej, pionki oczywiście oddają tutaj pozycję czarnym, ale no zagraj skoczek E4 raczej. No właśnie, skoczek E4, też bym się zdziwił w sumie, ale B2 wygląda oczywiście lepiej. Wieża, no trzeba było to oczywiście dobrze policzyć, skoczek minus 7, a goniec D5 teraz na przykład minus 5. Skoczek zbił, czyli pierwsza linia, bicie, skoczek D2, jedyny ruch właśnie w tej sytuacji, zobaczcie, że skoczek D2 daje minus 8 prawie, a inne posunięcie jakiekolwiek już plus na moją korzyść, no więc, no ale to też nie jest jakieś tam wybitnie trudne, no, jedno jest pewne, gość oszukiwał, nie ma to już teraz żadnego znaczenia, no i tutaj goniec C5 i teraz skoczek, tutaj silnik pokazuje skoczek D2, zobaczcie. Mimo wszystko, skoczek D2, chociaż C3 też jeszcze jak się zastanowi. A, już jest skoczek D2, pierwsza linia. No i tak poszło oczywiście. Mi się na przykład narzuca zagranie... skoczek D7 nie mogę. Dobra, teraz zwracam honor. Chociażby może wyprowadzenie wieży na D8. Może tyle, albo ruch pionka bardziej. A skoczek D2? No cóż, no tutaj widełki. Ale on o tym oczywiście nie miał pojęcia zapewne. No i skoczek D7, zobaczcie, też piękne wtrącenie, tutaj wisi wieża, wieża E2, bicie, bicie i zobaczcie, ostatni ruch w tej partii przeciwnika. Wieża B8 to jest prawie minus 10, minus 9,5 ponad, a wieża E8 minus 9,3. No taka mała różnica, ale co zagrywa przeciwnik? Wieża B8 oczywiście, ostatni najlepszy ruch, nawet w takiej wygranej pozycji musi się posiłkować. No nic, to była pierwsza partia, przejdźmy do partii numer 2. No właśnie, tu przeciwnik zagrał E4, ja C5, on hetman H5. No i jak wszyscy wiemy, hetman H5 jest ruchem oczywiście złym, daje to przewagę czarnym. Oczywiście to jest ruch, myślał, że jak zagra hetmanem na początku, to może nikt go nie złapie i wszystko będzie w porządku. No nic bardziej mylnego, oczywiście E6, tutaj bronię pionka, wyprowadzam zaraz skoczka. No partia była troszeczkę dziwna. G3, ja przypuszczam, że on jeszcze jakieś dwa... Znaczy kilka ruchów na początku zagrywał po swojemu, a potem już się posiłkował silnikiem. Zresztą cały czas mówię, powołuje się na to, że czeskom go zablokował. G6, no ja tutaj kombinowałem sobie jakieś takie dziwne ruchy. No C4 to jeszcze chyba jego wymysł, ale też to się narzuca, bo atakujemy skoczka z jednej strony. No jakby grał silnikiem, to pewnie by zagrał inaczej, no typu skoczek C3 może, no ale C4. No ja tutaj oczywiście zagrałem skoczek B6. Co ciekawe, tak już patrząc na to otwarcie, to ten ruch jest całkiem niezły. Ciekawy jestem, jakby sobie tutaj poradził. Zapewne zagrałby posunięcie D3. Jak zagrywam hetmanem na A5, co jest ruchem wspaniałym, ale to jest tylko nazwa, nie bójmy się tego, to też trzeba wykorzystać. Goniec D2 i tutaj szach, król D1 by nastąpiło i zasunięcie się skoczkiem. Chodzi o to, że tutaj wisi wieża, więc trzeba zbić, skoczek by odbił, no i tak naprawdę skoczek C3. No, nadal przewaga czarnymi, ale nie jest to takie super oczywiste, to ocenia silnik, na pewno by te pozycje biały wygrał ze mną, bez problemu. No ale poszło jak poszło, skoczek B6, A4, no to też właśnie dziwne posunięcie ze strony białych, silnik tego nie wskazuje akurat, silnik wskazuje skoczek C3, przypuszczam, że jak on zagrał posunięcie C4, to zauważył, że zagra A4 i tam będzie chciał atakować. A przecież zagranie A4 powoduje, że puszcza się tu fajnie pole i tylko po prostu czarnymi trzeba było dobrze to zagrać. Ja zagrałem źle. Wieża B8, A5, skoczek A8 tutaj i właśnie, ruch D4. Bardzo dziwne posunięcie. No dla człowieka uważam, że bardzo trudne, bo to jest nielogiczne. Bo ja zbijam tutaj pionka, otwieram sobie gońca.
jakby tak lepiej to wszystko wyglądało, ale on w ten sposób zagrał. Zastanawiam się, jeszcze chwilę tutaj cofnę i zobaczymy, czy ten ruch się po prostu pojawi. Tak, on się już pojawia w trzeciej linii. W tym momencie, o, już jest w drugiej linii i za chwilę może będzie na samej górze. No właśnie, zobaczcie, dzieje się. To co mówiłem, dzieje się. D4 na samej górze, czyli poszło. W ogóle nieludzki ruch według mnie. Bicie, goniec G2, no goniec G7, tam sobie graliśmy. No właśnie, pokusiłem się o bicie pionka. Wydawało mi się, że tu już mam bardzo dobrze, a okazuje się, że nie mam aż tak dobrze. Hetman D2. No okej. Grozi oczywiście goniec F4. Zagrałem D6, skoczek wjechał, skoczek C7. Oczywiście ja tu popełniam błędy, tu to jest jasne. Goniec zagrywa na F4, to wspaniały ruch, oczywiście. Tutaj nie widziałem niestety, że po tym zagraniu jest po prostu B4, ale to już było jakieś tam rozgoryczenie, zmęczenie, nieważne, nie usprawiedliwiam się. Tutaj hetman H5 i teraz ruch z kosmosu, słuchajcie. Jaki ruch byście teraz zagrali w tym momencie białymi? No bo co? Narzuca się goniec, bije D6. No silnik to wskazuje oczywiście. Goniec D6 wskazuje silnik i to jest naturalny ruch. I ja tutaj bym w ogóle nie był zdziwiony, jakby przeciwnik zbił gońcem tutaj na D6. A co zagrywa gość? I to mnie kompletnie zaskakuje. G4. Ruch w ogóle, zobaczcie, ten ruch też jest w drugiej linii i to bardzo wysoko. Dwa ruchy są najlepsze. Goniec bije D6 albo G4. No... Jak człowiek może wymyśleć takie posunięcie? Kompletnie tego nie rozumiem. Ja wiem, że to jakieś odciągnięcie, coś w tym stylu, ale to jest kompletnie trudny ruch w ogóle do zagrania. Do głowy on nie przychodzi. Jestem przekonany, że na przykład taki Nakamura takiego ruchu by nie zagrał, grając Tighted Tuesday, czy coś w tym stylu. Czy w ogóle brał to pod uwagę? On by wziął pionka. Na 100% jestem przekonany. Tutaj dam sobie uciąć rękę. No, może nie chcę ryzykować aż tyle, ale wiecie, o co mi chodzi. Jestem przekonany, że takiego ruchu arcymistrz by nie wykonał. Nie ma takiej opcji. To już jest taki, według mnie, żywy dowód, ale to taki szachowy oczywiście, więc to też nie do końca może dowód. Hetman G4. Ciężko stwierdzić, bo sprawa z oszustami jest bardzo trudna do udowodnienia, niestety. No ale czeskom zablokował, ja się zgadzam. Tutaj wszystko poszło jak poszło. No i tutaj to już w zasadzie w tej sytuacji nie ma chyba co patrzeć. Bicie nastąpiło, wieża A8. No zobaczcie, pierwsza linia. Najlepszy ruch. H3. H3. Plus 7 gościu ma i nie zagrywa na przykład innego ruchu takiego naturalnego, na przykład wieża z F na C1 albo wieża z A na C1. Dlaczego nie zagrać wieżą na wolną linię? Albo jakieś A6. On zagrywa H3, zobaczcie. Najlepszy ruch w pozycji, bo silnik tak mówi. Kto by z was zagrał H3? Ja nie. Ja w życiu bym tak nie zagrał. No cóż, w tej pozycji oczywiście. Hetman F5, A6 to, A6 to oczywiście już nie jest trudne, ale też najlepsze wyróżniające się w pierwszej linii oczywiście, plus 8,5, a kolejny ruch najlepszy dla białych to plus 6, tak, więc widać gołym okiem. No to już nie ma znaczenia, bo to pozycja, o, wieża F na C1 oczywiście, pierwsza linia leci, goniec F8, no bo tu jeszcze mógł się gość pogubić przecież. No i w tej sytuacji tutaj hetman D4, podstawienie pionka, tak, i poddałem partię. Przejdźmy do partii numer 2, znaczy partia to była partia rozgrywana numer 4. Tutaj już podejrzewałem na żywo, że mogę grać z silnikiem, więc postanowiłem wymieniać figury. Partia bez większej historii. Powymieniałem tutaj... A, jedna bardzo ważna rzecz. Skoczek C3. Kto z was gra skoczek E7 w takich strukturach, jeżeli gramy czarnymi? Okej, jest takie posunięcie. Nie jest to jakiś wybitny ruch, który ciężko znaleźć, ale to jest pierwsza linia. A dlaczego nie zagrać skoczek F6? Naturalnie, tak jak grają wszyscy, praktycznie w 99% co się spotykam. No właśnie, to już jest takie moje, powiedzmy, szachowe podejrzenie. E3, C6, goniec na D3 się poruszył, roszada, skoczek F3, goniec F5. No dobra, roszada, tutaj wybicie. A5 oczywiście najlepsze posunięcie, też takie standardowe, żeby łapać przestrzeń na skrzydle. Bierze A na C1, skoczek A6. No tutaj oczywiście grałem ruchy szybko, bez większego namysłu, po prostu chciałem je wyprowadzić. Skoczek E5, no pozycja jest równa, ale przy wymianach to nie było trudne do osiągnięcia, powiedzmy jeszcze po 14 ruchach. Skoczek G6, nastąpiła wymiana, skoczek A4, wieża E6, tutaj przeciwnik zagrał. Co pokazuje silnik? Silnik pokazuje G5, skoczek C7, może wykonał jeszcze swoje.
Nadal ruch A. No, najlepsze, ok. Skoczek C5, bicie, bicie wieżą. No i G5 teraz pokazuje już tak nieco wyraźnie. Minus 0,7, minus 0,35. No tak, bo tutaj można się zagłębić i poczekać. No G5 oczywiście. Skąd wiadomo, że ten ruch jest najlepszy? Jak Golem wytłumaczy? Ciekawe. Hetman F5, wieża E4 oczywiście tutaj. Tak, G6, powrót G4. Król G7. Silnik pokazuje król G7. Najlepsze. Król G7. Dlaczego by nie? Więc ewidentnie tutaj gość. No tutaj oczywiście grałem w miejscu i mnie już przeciwnik tutaj poskładał. Wieża E8. I teraz to ciekawe, silnik mówi hetman E7 w pierwszej linii. Człowiek raczej by zagrał chyba hetmanem na E6, żeby przy okazji bronić. Tak mi się wydaje. A tutaj też takie małe dochodzenie. W tej sytuacji się poddałem, ale można by było właśnie jeszcze zagrać hetmanem i zagrać tu i bronić się od mata, tylko że no bez pionków to ciężko i tak grać te pozycje. No i teraz przejdziemy do pozycji, do partii pierwszej, którą z nim rozegrałem i powiem wam od razu, że bez problemu mogłem tę partię zremisować, tylko ja nie wiedziałem, że gram wtedy z silnikiem. No właśnie, już wam pokazuję, jak to wyglądało. On E4, a C5, on hetman H5. No, znacie już ten obrazek. Czyli gość, myślę sobie, kurczę, gram z 2-300 gościem, wygłupia się. No, coś tu jest nie halo, co nie? No dobra, zagrałem E6, C3. Tutaj poszło jak poszło. Hetman się wycofał, hetman B6. I w tej sytuacji on chyba jeszcze grał to sam, chociaż widzę, że też jest trzecia linia. Czyli używał tutaj niekoniecznie pierwszej do końca. Wybił, wybił. D3, no i zagrałem C4. Podobał mi się ten ruch. On skoczek D2, czyli najlepsze. Bicie, bicie. A5. No oczywiście, A5 jest ruchem moim takim wymysłem, powiedzmy. Nie jest najlepsze, ale zobaczcie, że silnik lubi cały czas moją pozycję, więc pokazuje minus 0,7. Skoczek F3, B6 i tutaj skoczek D4, hetman C5, A4, goniec A6. Skoczek B5, nic się póki co nie dzieje. Goniec, roszada, roszada i nastąpiło skoczek F3, hetman, H5 sobie zagrałem, E5 i skoczek G4. Ja tutaj kombinowałem oczywiście, żeby jakoś przeciwnika próbować atakować. Zresztą dostaniecie też nagranie, zobaczycie oczywiście, wproponowanych z tamtego filmu na żywo. Goniec tutaj, no i mój przeciwnik ma teraz do wyboru, zobaczcie, najlepsze posunięcie to H3. No właśnie, najlepszy ruch, pierwsza linia. A co on teraz robi? On wymyślił sobie i zagrał pewnie samodzielnie, zbijając pionka, stwierdzając, że weźmie sobie pionkę za darmo. Skoro może, to weźmie. No i w tej sytuacji tutaj mogłem spokojnie tę partię zremisować. Zagrałem wieżą, hetman C7. Ja zagrałem wieża D3, oczywiście grałem na wygraną, ale grając wieżą tutaj, ten hetman musi wracać. I jest wieczny szach. Hetman nie ma nigdzie ucieczki. Jakbym wiedział, że gram z silnikiem, to bym to zremisował. Bez, no bym powtarzał po prostu ruchy i by był remis. No i tyle. Trzykrotne powtórzenie, posunięcie, remis. Ale no niestety. Wieża D3 poszło. Skoczek D6. Nadal jest tak, powiedzmy, jest taka walka, powiedzmy, w tym, w 20 ruchu. Cały czas walczymy sobie. Zbiłem na F3. No mówię, a raz się żyje, coś tutaj zamieszamy. I teraz mój przeciwnik, no narzuca się oczywiście bicie na F3, ale on zagrywa ruch hetman C6. Ruch wspaniały. No właśnie. I tu się oczywiście zaczyna pierwsza linia silnika. Zobaczcie, plus 0,8, hetman C6. Inne ruchy to są zerówki. Więc, no ale widzicie, jak na przykład on by zbił, to do głowy by mi nie przyszło, żeby zbić tutaj na H2. Znaczy, może by mi przyszło, ale nie sądzę. Raczej bym wycofał skoczka. No cóż, ale on mnie ubiegł, zagrał wspaniałe posunięcie. No i tutaj hetman wybił, wybiłem wieżę. On wybił, goniec zbił. Tu byłem przekonany, że już mam, że tam prostuję pozycję troszeczkę, mimo wszystko. B4, najlepszy ruch, no właśnie. Zaraz zobaczymy, czy B4 jest najlepszym ruchem, bo pokazuje inaczej. Pokazuje H3, wieża D1. Może jeszcze zagrał samodzielnie, teraz ciężko stwierdzić. Możliwe, że sam zagrał taki ruch.
skoczek F6, bicie hetmanem. Powiem wam, że strasznie mnie męczą te sprawdzenie tych silników. Jeżeli bym na przykład zbił tutaj, przeciwnik by mógł zagrać tak, E5, goniec G3, wymiana tutaj, goniec, tu i powierza D1. No, białe cały czas trochę lepsze, ale pewnie też bym przegrał. No, ale to nieważne. Hetman A5. Ja tutaj myślałem, że już prostuję gościa i teraz on zagrywa po raz kolejny najlepsze posunięcie. Zobaczcie, hetman C6, jak jest windowane wysoko. Jedyna linia teraz, żeby partię wygrać. No bo posunięcie H3, jakiś lufcik, jakieś zagranie wieżą, coś tam się narzuca, czy tutaj, ale on hetman C6. No tak, wspaniały ruch. Skoczek D5, tutaj goniec, hetman A8, nastąpiła wymiana. Jedyny ruch, oczywiście najlepszy według silnika. Wieża B1, zbiłem. No i on C4, czyli znowu wspaniałe posunięcie. Zobaczcie, C4 jest najlepszym ruchem. Plus 4 ponad, a następny ruch 0,7. Tyle w temacie. A człowiek myśli sobie, idę pionkiem i próbuję tam dorobić hetmana. Takie jest pierwsze pewnie myślenie. No ale cóż, poszło jak poszło. C5, no kolejny wspaniały ruch. Zobaczcie, jedyny, który daje dużą przewagę. Król zagrał, no i co? On tutaj długo nie myśląc, nawet nie myślał nad przepchaniem, bo ja bym tego pionka praktycznie przepchał, no ale on zbił. No bicie to oczywiście też wygrywa. Jest najlepsze, wieża A8, B7. No i tutaj skoczek D5 i goniec C7. I się poddałem. No cóż, cheater to cheater, zablokowany. Szkoda, że zmarnował mój czas. Ja pokazując wam to, nie uważam, że czas jest zmarnowany. Pokazuję wam tylko, że nie warto, że to jest bez sensu. Jestem zniesmaczony, ale pewnie wy również. Dziękuję za te wszystkie komentarze, które pod filmem piszecie. No, jest to duże wyzwanie dla FIDE, dla stron internetowych z szachami, żeby takich oszustów banować. Może by trzeba było wprowadzić jakieś dane osobowe, coś w tym stylu i jak komuś się trafi oszustwo, to na zawsze będzie zbanowane. Nie wiem, nie znam się, zabezpieczenia i tak dalej. No ale cóż ja mogę? Małą cegiełkę do tego, żeby pokazać, że niestety oszukiwanie się nie opłaca, jest niewarte. W ogóle pytanie, jak można to robić i po co to robić? No właśnie, bo jest możliwość zapewne, taka jest odpowiedź. Dzięki serdecznie za dzisiaj i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.